Witam i tam serdecznie na kanale Jackie. Wieczorny wtorek. Słuchajcie, to taki króciutki vlog będzie. Oglądałem kanał Meksykana teraz, bo wrzucił kolejny hicior na wtorek. Tam stare filmy wrzuca z Mlecznego, kiedyś to była Szkolna 17, jak pamiętam. I w sumie powiem wam, nic tam takiego ciekawego nie ma. I żadnego hicioru też nie ma. No tam tylko to, że major dostał jakieś coś tam do ubrania, wyglądało jak dla bany, dla kobiety. No, w sumie tak, dla kobiety. Jego zawsze porównywali, że on jest drugą połówką Krzysztofa i on był tą kobietką. No, dobra. Krzysztof dostał majtasy, ale najbardziej, co w tym wszystkim mnie to na pewno dużo osób, które to oglądają, to na pewno ma aż się rzygać ciało. W tej misce ten olej. O Boże. Tylko nie mówcie mi, że on. Nie mów Meksykano, że on kurwa ten olej używał do jakiegoś jedzenia i albo coś polał, bo ja normalnie nie. Pożygałbym się, kurwa. Normalnie, jak sobie tak pomyślę o tym czymś, też aż normalnie na wymioty się zbiera. Także słuchajcie, to było takie. Ten kawałek z tym olejem, to naprawdę tak aż normalnie się podnosiło. Podnosi się, kurwa, jak sobie to wyobrażę, to. Albo przypomnę, jak to ten. O Jezu, to się aż podnosi. I tak w sumie powiem wam szczerze, albo tobie Meksyk, aż jakiś hicior to może nie był. Tam nic takiego nie ma. I w sumie nie jest to hicior. Jedynie ten film, co tam wpuściłeś, taki jakiś. Hicior, co Conan kąpie się w tym swoim basenie. No to też takie nie było za fajne, ale to był taki hicior, gdzie on tam kurwa, Jezu, decycki masował swoje. Fuj, Boże, to było kurwa jeszcze okej. Okay. Można było patrzeć po śmierci. No ale kurwa. To z tym dzisiaj to aż się rzygać chcę z tym olejem. A tak resztę to z tego filmu, gdzie tam nagrywałeś. Czy to taki hicior? No chyba nie. Chyba nie. Taki sobie. Także w sumie to tak tylko no, tak sobie no. Nie za bardzo, no nie za bardzo. No i w sumie, słuchajcie, mamy wtorek, jutro już mamy środę. Także już będziemy mieć połowę tygodnia przerobionego i jak najbliżej weekendu już będzie, bo już wiecie, jak jutro środa, no to wpada czwartek i już piąteczek, który już włącza nam weekend. No, także ja już mam sobotę załatwioną z tą swoją dodatkową robotą. Także w sobotę do roboty idę. Ale to słuchajcie, ale to jest taka robota, wiecie, fajniejsza, no, taka inna. W plenerze i w ogóle i tak inaczej jest, kurde, i zawsze tak fajnie,
pogadać i to i tamto. Także nie jest zła, lubię tą robotę dodatkową. W sumie to fajnie by było, jakbym sobie robił, pracował w niej codziennie, bo naprawdę jest fajna, jest taka inna, no. Nie jest taka w zamknięciu i nie lubię, znaczy wiecie co, na zimę wolałbym w zamknięciu, w takim, gdzie na deszcz, śnieg i mróz i nic ci nie przeszkadza, masz. Ale tak normalnie to wolałbym robić w takiej właśnie robocie, jak teraz w soboty, co chodzę, bo jest różnie, tak? Jesteś tu, jesteś tam, tak jest inaczej, no. Jest tak troszkę luźniej, fajniej i fajnie się pracuje, no. W tej mojej też się fajnie pracuje, tylko że kurde, no. Kurde, powiem wam szczerze, że jakby to powiedzieć, nam ludziom nie da się, to znaczy to nie jest tak, no. Mamy swoją osobowość. Każdy ma swoją osobowość. To jest tak, że nie da się nam dogodzić. To znaczy, to nie chodzi o dogodzenie, tylko to jest to, że niestety człowiek, człowiek, no bo kto inny, nie ma tu żadnych kosmitów. Człowiek by chciał tak pracować, ale w taki sposób, no w sumie to wiecie co, to jest też racja, bo każdy by chciał tak pracować, żeby to było tak, że popracujesz, ale 4 godzinki, potem porobisz coś innego, potem popracujesz, ale już co innego, także w sumie powiem wam szczerze, że taka rutyna codzienna, taka sama to na dłuższą metę, ja sam po sobie zauważyłem, zaczyna się kurwa nudzić. Człowiek nie wie, co ma ten. Wiecie, jaka była fajna robota, którą robiłem? Albo nie. Opowiem wam jutro. Jutro z rana, żeby mieć o czym opowiedzieć, to opowiem wam, jaka była fajna robota, której tak naprawdę robiłem i była naprawdę fajna, bo była dużo zmienna. Znaczy było co tydzień to samo, ale była zmienna ale to było tak całkiem coś innego. No. Także opowiem wam jutro, żeby mieć właśnie o czym mówić z rana, bo z rana to wiecie jak to jest. Człowiek taki dopiero z łóżka wstaje. Już mi się kurwa ziewa, bo jest wieczór. Także słuchajcie, no to tak wiecie, żeby mieć o czym opowiadać, to właśnie opowiem wam jutro właśnie o tym, jaką miałem fajną pracę. Jakieś 3 lata temu. No, dokładnie 3 lata. I słuchajcie, to by było wszystko na dzisiaj. To drugi film będzie dzisiaj. Także do zobaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Do zobaczenia, do jutra rana. Hejka, pozdrawiam.